Chcesz mieć własnego osobistego robota? Jeśli tak, to zrób go sam. To jak najbardziej możliwe. Nawet jeśli nie jesteś specjalistą czy inżynierem, a tym bardziej nie masz nic wspólnego z mechatroniką. Wiedzą o tym nawet najmłodsi uczestnicy sobotnich warsztatów Lofi Robot, bo to właśnie do nich skierowany jest niniejszy projekt. Obecnie wystartowaliśmy z pilotażowym programem nauki robotyki i majsterkowania kodowania w szkołach. I ten właśnie zestaw, który trzymam, to pudełko, to zestaw konstruktorów, małych konstruktorów, programistów, którzy krok po kroku składają własny pojazd, własnego robota. Konstrukcja wsparta jest o narzędzia Scratch i Arduino. Ten ostatni służy jako centrum dowodzenia i jest mózgiem robota. Twórcy Lofi Robot wiążą ogromne nadzieje ze swoim niecodziennym pomysłem. Naszym oczywiście marzeniem jest, by za kilka lat na tym zestawie pracowały dzieci w polskich szkołach, a może nawet i dzieci w szkołach w Europie, a nawet jeszcze na innych kontynentach. Nie jest to taka wizja jakaś zupełnie nierealna, ponieważ prawdopodobnie kodowanie i mechatronika pojawi się w podstawie programowej za kilka lat. Jeśli tak będzie, to zapotrzebowanie na trenerów i nauczycieli w tych dziedzinach niewątpliwie wzrośnie. Wszystko wskazuje na daleko idące zmiany. Jak wobec tego współcześnie postrzegać kodowanie i robotykę? Jest to przyszłość. Zdecydowanie kodowanie jest jakby takim kolejnym językiem, który powinniśmy znać. I to nie tylko programiści, ale również humaniści, mam na myśli. Dlatego roboty dla humanistów. I to hasło warto zapamiętać. Po prostu humanista i robot to dobre połączenie. Co o tym sądzicie?